Witam serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. O ile stopni różnią się podane temperatury? I mamy dwie temperatury ujemne, minus 4,5 stopnia Celsjusza oraz minus 7,9 stopnia Celsjusza. Jeżeli mamy obliczyć różnicę, to znaczy jest to wynik odejmowania. Będziemy odejmować od większej liczby mniejszą. Która to jest większa? Przy ujemnych liczbach ta jest większa, która jest bliżej zera, a bliżej zera jest minus 4,5, więc od liczby większej odejmuję liczbę mniejszą. I tutaj pojawiły mi się dwa znaki obok siebie. Dwa minusy dają nam plus, więc wyszło mi minus 4,5 dodać 7,9. I teraz tak, wiadomo, że wynik wyjdzie dodatni, bo liczby dodatniej jest więcej niż tej ujemnej. Mogę też zmienić kolejność. 7,9 odjąć 4,5. Ile to będzie? 9 odjąć 5 to jest 4, a 7 odjąć 4, 3, czyli 3,4. I możemy już podać odpowiedź. Temperatury różnią się o 3,4 stopnia Celsjusza. No i drugi przykład. Jedna liczba jest dodatnia, druga ujemna. Od większej liczby będziemy odejmować mniejszą, bo mamy obliczyć różnicę, więc będzie to odejmowanie, czyli 7,3 odjąć minus 4,8. Te dwa minusy dają nam plus, więc 7,3 dodać 4,8. Wykonajmy to działanie w słupku. 8 plus 3 to jest 11, 1 na dół, 1 do góry, 7 plus 1 to 8, plus 4, 12. Przecinek jest w tej samej kolumnie, tak jest przy dodawaniu i odejmowaniu, więc wyszło nam 12,1 stopnia Celsjusza. Więc powiemy, że temperatury różnią się o 12,1 stopnia Celsjusza. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.